W dniu 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wierni usłyszeli w kościele świętego Bartłomieja w Krakowie osobliwą melodię. Miejscowy organista pan Piotr zagrał bowiem hymn Fundacji pana Jerzego Owsiaka. Pomysł na wykonanie melodii na kościelnych organach przyszedł mu do głowy podczas kazania, które dotyczyło miłości. Powiedział: chrześcijaństwo jest postawą miłości i radości, dlatego należy pomagać z uśmiechem w każdym miejscu i każdym możliwym czasie, bez rozgrzebywania poglądów i szukania drugiego dna. Moja córka korzystała z inkubatora z serduszkiem WOŚP i wiem, że dzięki temu dzisiaj może cieszyć się pełnią zdrowia. Reakcji władz kościelnych na granie na świątynnych organach świeckiej melodii, nie mówiąc o tym, że to hymn organizacji wyrażającej antychrześcijańskie poglądy, nie odnotowano.